Dobra, dobra, dobra. Luj, mimo że przegrałem tą grę. I tak zrobię dla was opening z miłości. Wypieprzone. Mimo że przegrałem tą gierkę, znalazłem widza w przeciwnym teamie, który był kozakiem prawdziwym. I wygrał, mimo że prawie go ograłem. Więc dla was. Co? Czekajcie chwilę. Patrzcie, myślisz sobie teraz? Pewnie 34 skrzynki otwierane, ale nie, nie, nie. Ja nie jestem takim chamem dla was. Poczekaj chwilę. Luj. Wypieprzone. Specjalnie dla was dokupimy skrzyneczek. Także mam nadzieję, że będzie miło. I że się cieszycie. Mam teraz 6 koła RP. Dobra, czat, dokupmy coś. A co to? O kurde, to jest jeszcze coś takiego, czat, czat. Ej, ej, może to zamiast skrzynek otworzymy. Learn more, Odyssey Orbs. Co tam macie z tych Odyssey Orbsów? Po lewo? To jest lepsze? Nie. To jest lepsze. Nie, czemu to lepsze? No nie wiem, bierzemy te dwa. Dobra, czat. Ankieta. Dobra. Które? Lewe, prawe. Lewe są lepsze, czemu? Ale nie rozumiem. Jeden Odyssey Gem to 5 skinów? Co? Serio? No dobra, no to prawe nie ma szans wygrać, także kończę tego streama, nie będę dla lewaków streamował, także idź tam, mów, że jest 17 płci, a ja spieprzam. A ja la mordo. Dobra. Luj z nimi. Odpalę się może pojutrze, bo akurat trzeba będzie czynsz zapłacić. Marcin Dubiel, co tam wstawił ostatnio? O, ale to fajny kanał. Wkręcanie ludzi ze stylu, co to jest? Dobra, czat, to jest ta chwila. Dobra, luj. Dobrze, to może zrobimy tak, czat. Dzisiaj otworzymy te orby, a na jednym z następnych streamów otworzymy 40 hextech chestów. Co wy na to? To co najpierw? Dobra, żeby smaka na ziemniaka zrobić, to kapsułki. Także go, go, jesteście gotowi? Zostawiając ocenę pod filmem i subskrypcję, wspierasz moją walkę z depresją, której się nabawiłem po tym zasranym w dupę openingu i nie wiem w sumie czy przeżyję, czy nie skoczę z dachu. Ale w sumie, no, łapki w górę, ten, tak, z góry będę obserwował was. Hello. Także pa, Ewelinka mordo. Soraczka, 3 soraki wypadły? Trzeba sorakę full ladę nagrać. Jacksik, 2 kejle, 1000 esencji, gówno, tyle leveli zbierają. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dziękuję ci, Johnny, no to doszło. Beczka, luj, to piękne z twojej strony, że robisz opening dla nas widzów. Nie ma innego takiego streamera na świecie. Marcin Majkut powinien się od ciebie uczyć. Chciałem wysłać donaty, ale nie mam kasy na koncie. Nie ma sprawy. Serce motocyklisty dla ciebie, mordo. Za to, że tu jesteś, wspierasz i że jesteś. Tak, dziękuję bardzo. Patrz, jeszcze takie coś. To te kapsułki to dzisiaj, wiesz. To otworzę jeszcze tą kapsułę i koniec, tak, czat? Cztery ta... O, jeszcze trzy tariki wypadły. Jeszcze tarik taki, o, co szampon reklamuje. Jeszcze takie coś, czat, nie bój żaby. Na resztę jutro. Tak, tak. Jeszcze, poczekaj, poczekaj. Zanim zaczniemy... O, o, o. Jesteś już prawie gotowy. I zanim jeszcze zaczniemy, poczekaj, żeby... Pa, trzeba to rzucić trochę drewna do kominka, żeby podczas openingu były większe dymy. Także dorzućmy do kominka, żeby dymy były. I czekajmy na to, aż zacznie się palić. Wtedy nie umiesz paść do tego komina? Aha, zaciąłem Riot Games. Dorzuciłem do kominka. I nie ma. Na tyle na dzisiaj, nie? Te moje otwieranie klepsy to jak 10 minut muzyczki przed rozpoczęciem akcji w Pornolu. Dziękuję za opening na ten, co dwie łapki, nowa skrzynka. Spaliłem serwer Riotu tym. Weź szybciej, bo mi obiad stygnie. Nie, 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 nie. Szybciej otwieraj, bo mam my mother call me dinner. No właśnie, masz rację, ketchup to talizman. Dobra, sorry guys, I have to go.
My mother calls me dinner. Foka? Stań tu porządnie, szmato. Ale mnie na 5K opieprzyli. Kurde, po co mi te talizmany wszystkie na tym streamie, jak to gówno i tak nie otworzę skrzynek? Za dużo dorzuciłeś drewna do pieca. Boże, no nie wiedzieli kiedy spieprzyć te serwery. No przysięgam, że chyba, nie wiem, ogląda mnie jakiś typ z Riotu i o! I guziczek. Jesteście gotowi? Ja nie jestem, ale nie można być na wszystko gotowym w życiu. Dobra, co pierwsze otwieramy? To? Czy... to? Nie, dobra. Kamień zostawmy na koniec. Najpierw 20 tych, ale po jednej, nie po 10. Po 10 gościu to masz palcy w obu rękach, chyba że nie. A ja po jednej otwieram. Dobra, czat, open. Ale ja mam to już. Mam już 2. Epic. Dobra, luj. Idziemy dalej. Santa Braum. Dzięki, Riot. To chyba jakiś dobry skin. Super Galaxy Shivanka. No to lepiej, nie? To gówno akurat. Coś jeszcze? La Latino. Ej, może dzisiaj dozbieramy 10 tych, to jeszcze sobie zrobię hex tych ludzika. Dobra, gemstone, albo jakby to powiedział jakiś typ z Ameryki czy z Anglii. Gemstone, I got gemstone. Ej. O kurde, to jest zarąbisty skin do Nasusa akurat. Bo to jest ten, co jak klikasz ry, to jesteś, wiesz co? Super Saiyanem. Dobrze. To jego wina, także ten już zabłysnął. Teraz foka jeszcze i ten tutaj mały i ketchup jeszcze, także... Nie no, be... To 5000 RP kosztowało Riot, ty śmieciu. Luj, go dalej. Nie no, śmiech na sali. Nie, czat, chyba nie otwieram dalej. Nie chcę po prostu mieć smutnego wspomnienia z tego openingu, bo fajnie jest. Ale 5 koła RP na takie gówno, to tak jakbyś, nie wiem, wygrał powiedzmy 2 miliony w totolotka i wszystko przepieprzył w Tesco na przykład. Dobre porównanie? Nie. Ja pierdziele, co jest? Są tak gówniane skiny i tanie. No co jest 5? Zainwestowałem 5 koła w ciebie, Riot Games. Dobra, Foka, ty już możesz pójść z kadru, bo chyba przynosisz, nie wiem, pecha. Będzie Timo? Proszę cię, bo bana dostaniesz. Niedobrze. No powiem wam tak. Pomyślisz sobie, o Sandstorm Echo, nice. A ja ci powiem tak. Gościu, ale bym cię udusił kożuchem od mleka śmieciu. To jest gówno, nie skin. Dawaj dalej. Czemu te... Powiedz mi, czemu te orby kosztują 5 koła RP? Czekaj, napiję się jarby trochę, to może pomoże. Ja się czuję, jakbym wpieprzył na giełdę powiedzmy 25 koła dolarów i stracił jednego dnia. Dobra, czat! Dajcie mi swoją moc na tą skrzynkę! Albo raczej kulę. Dajcie mi moc. Napiszcie na czacie, nie wiem co, PogChamp. Bo PogChamp to jest dawanie mocy trochę. Ja roztwieram ręce i czekam, aż spłynie na mnie trochę dobroci z waszych serc i portfela też, jak możesz to wesprzyj, bo właśnie straciłem 5 koła RP w dupę, rozumiesz to? Także miło by było, jakbyś coś wysłał. Tak. No, dzięki panowie. Jak to mówią, zezowate szczęście. Dzięki wam, tylko nie trafiło we mnie niestety. Dobra, go dalej, luj. Jezus, no nie wiem, te orby są gównem skończonym. Ja pierdzielę, po co ja to kupiłem? O kurde, sraj na klatę Katarina, nieźle, naprawdę. Boże, no przysięgam, że nie wiem, co się dzieje. No nie wiem, ktoś mi tam podkłada świnie pod stopy, czy coś takiego? O, co to za skin? Uuu, PogChamp! O, jeden legendarny jeszcze w dupę kopany Galio. Na 5k RP, jeden legendarny. Rozumiesz, że za 5k RP ja bym sobie kupił chyba 3 legendarne skiny, albo chociaż 2? Przysięgam, że jak ten worek gówna czegoś nie da dobrego, to... O, 2 legendarne. O, a co to? Kurde, ty...
Nawet nie wiem, co jest za skin, poczekaj. God. Zoba, to jest dobry akurat skin jakiś. Ty, powiem ci, że ten Darius akurat. Spoko. Dobre, jedno dobre. Dobra, ostatnia. Ostatnia skrzynka, czat. Proszę, pomódlcie się za mnie teraz, na szybkości. Jezus. Werble. Werble muszą być. A co takie długie te werble? Ile to trwa? 37 sekund będę czekał? Dobra, luj. Dobra, może przewinę kawałek. Ty gównie nagrasz, ty kaszalocie. To jest lepsze, o. Kurde, jakie długie. Szybciej, szybciej. Jeszcze 5 sekund, spokojnie. Dobra, czat, poczekajcie, może wpuszczę piosenkę, która opisuje mój lot dzisiejszy. Piosenkę, która opisuje mój dzisiejszy lot ze skrzynek. Dobra, pięknie, pięknie. Dziękuję wam, panowie, za opisanie mojej sytuacji. No to otwieramy to coś otwieramy. To mam otworzyć, tak? Powiedzcie, czy to Birdle Bug, tak? No to zobaczymy, co wypadnie z tego gówna. Co to za skin? To dobre skiny? Jakieś takie średnie chyba. A, to są z tej serii. No nie wiem, czy dobrze. Takie... Urgot, to będę grał. Dzięki, Riot, za danie mi skinów do martwych postaci. A mówisz, że mogę jeszcze otworzyć tego stąd coś? Aha, mogę jeszcze dwa orby wyjąć. Dobra, czar. Dobra, zróbmy jeszcze te dwa orby i luj. Załamać się idzie, zawsze mi gówno wypada z tych rzeczy, zawsze. Proszę, jedną legendę jeszcze mi daj, Riot, to przysięgam, że wyliżę ci dupę. Tylko daj mi jeszcze jedną legendę. Jedną jeszcze, jakąś dobrą, albo ultimate skina, cokolwiek. Open. Nie! Nigdy już nie robię tych zasranych openingów! No wiedział, co robił chłop. Mądry po szkodzie. Dzięki. Idźcie stąd, bo pecha przynosić. Może nie legenda, ale do legendarnej postaci. Tak. Ostatnia, można by powiedzieć, finał rozgrywki. Finał turnieju trójmagicznego teraz. Jeżeli wypadnie mi coś dobrego, to będzie dobrze. Dzięki, Riot, za wsparcie twórcy. Warto otwierać skrzynki. Jakiego koloru ma być sznur? To był najgorszy opening w moim życiu, a to były w Lui legendarne skrzynki, które otwieraliśmy. Naprawdę. Co ja złego zrobiłem? Jakie grzechy popełniłem w swoim życiu? Co złego zrobiłem, Riot, że dałeś mi takie gówno skończone za 5 koła RP? Ile jest warte 5 koła RP? 150 zł? 125. Go rerole? Dobra, reroll robimy, macie rację. Jeszcze reroll na koniec. Tak, tak. No nie wiem, tą sraj na klatę Katarinę. No i tą Vayne, bo jest gówno skinem. Windykator Vayne. Windykator to mi za rachatę zajmie, jak będę tak wydawał pieniądze gówniano. Czy jakiś Timo wypije, przyjdzie na sam start. O, ale kozak, ja pierdzielę. Dlatego GP katoluje, on jest takim gównem. I tak mam już skina. Nie no, powiedz mi. Oszaleję zaraz. Ty, to chyba... Szczerze, nie jest zły skin. Dziękuję ci, Riot. Jedna rzecz. Skrzynka, luj.
O niezły. Boże, to jest jakoś ustawione, żeby gówno leciało, czad? Nie wiem, dzisiaj jest jakiś dzień gówna? Przysięgam, nie wiem, nie rozumiem. Boże, proszę, daj jedną dobrą rzecz! Znaczy, może dwie. O, luj! Ja pierdzielę, jaki farcik! Czuję się, jakbym, wiesz co zrobił? Wypieprzył kozioła w ścianę, złamał kręgosłup, ale fart! Jestem tylko sparaliżowany, nie mogę się ruszać, ale żyję! Dzięki, Riot, za takie szczęście! Boże! Jakiego ja mam farta w życiu? Dawaj, może coś dobrego, co? Nie wiem, ten do... O, luj. Sięgam, opowiem wam historię. Idę sobie ulicą i bezdomny mnie pyta: daj pieniądze, jak masz. Ja mówię mu: kupię ci bułę. Sięgam, kupiłem mu nawet dwie i pasztet. Dałem mu to nawet. I teraz takie mam karmę w postaci gówna? O co chodzi w życiu? Jesteś dobrym człowiekiem, a potem srają ci na łeb? Pomyje, leją gówien z wiadra? O co chodzi? Proszę, powiedz. Przysięgam. True story. Powiem wam jeszcze jedną historię. Kiedyś dałem hosta Random Bruce'owi. I wiecie co? Dzięki mnie ma co jeść. Następna historia, która pokazuje, że jestem dobrym człowiekiem. A co się stało na koniec? Gówno, widzisz. Pa, Nocturne, worek taki, o, na krzesło tylko go posadził. Nie wiem. Proszę, powiedz mi ktoś, co ja złego w życiu zrobiłem takiego, żeby takie gówno teraz poleciało. Ale wiecie co, jedną lekcję wyniosłem z tego. Nieważne, czy los pluje ci w twarz, srana morda. Ważne jest jedno. Że czas spędzony z dobrymi ludźmi, czyli wami, nigdy nie jest stracony. Tak, to się nauczyłem. Także chociaż tyle lekcje wyniosłem z życia. Dziękuję wam, że tu jesteście. Gdyby nie wy, gdyby to był offstream, już bym wisiał na linie. A tak to jeszcze za dwie godzinki dopiero zawisnę. Także dziękuję. Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął? Czy w dżungli, czy gdzieś indziej? Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś? Może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, tak, tak. Zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.